Jeżeli wy podobne treści no, tutaj... Nie chcemy wojny z Rosją. Proszę pana, czy to pana my jakoś... chcemy wojnę z Rosją? No właśnie nie chcemy. Kto napada? Rosja napada, nie proszę pana, chcę przyjrzeć. Robert Fico. To jeszcze jest ambasador Indii, załoga Gromu, korpus dyplomatyczny. Mam wnuka i jeżeli i trzeba, co? To będzie przelewał. Ale gdzie? Za kogo? Za Kołomojskiego? Za Żeleńskiego? Tak, za kogo? Za kogo? Za Ukrainę, tak! Za wolną Ukrainę. To pani robi. Pani chyba sobie... Bardzo proszę. Wypowiedział się Sorosza, że chcą stworzyć na terenie Ukrainy judeopolonię. O rany boskie, wie pan, że no... Ale no, ale to nie ja! Pojebało pana, nie dobrze, dostanę. Dobrze, bardzo. Cześć kochani, jestem po raz kolejny ze Sławkiem Zakrzewskim. Przypomniałem wam wczoraj nasze wspólne działanie, bo działaliśmy ze Sławkiem w gronie prawdziwych patriotów w Sejmie, broniąc polskich zasobów naturalnych. Niestety na tamten moment niewiele udało się wskórać, no niestety zdrajców jest na zatrważająca ilość. Dzisiaj Sławek jest tutaj, jesteśmy naprzeciwko ambasady Ameryki. Obok jest namiot, gdzie Sławek nocuje. To już jest moim zdaniem rozpaczliwy troszkę krok, takie wołanie trochę na pustyni Polaków o suwerenność. I przygotowałem kilka pytań dla ciebie, jeśli pozwolisz, żeby no, dać ci swoje medium, swoją platformę, jako że no, widzę, że po prostu to, co ty mówisz, jest na tyle niepopularne, że nawet no, niewiele tych, powiedzmy, opozycyjnych mediów, jeśli nie mówiąc żadne, się tym nie zainteresowało. Tak, przed chwilą na przejściu dla pieszych spotkałem pana posła Tumanowicza, no, zapraszając go do tego naszego namiotu, naszego jakby małego miasteczka patriotycznego, antywojennego. No, niestety wykpił się, że ma konferencję jakoś. No dobrze, ale no jesteśmy na tyle widoczni, zwłaszcza, że od naszego namiotu do siedziby Konfederacji jest ile? Kilkaset metrów? Tak, jesteśmy tutaj, ci, którzy nie znają topologii Warszawy, to ambasada amerykańska jest jedną z najbliższych ambasad do Sejmu. Dzieli ją od Sejmu jakieś 200-300 metrów, więc ja tu no przypuszczam, i... że są tunele, jakieś tam nie wiem, dokumenty. Ale do kamienicy, w której znajduje się siedziba Konfederacji, jest kilkaset metrów. I wypadałoby no, się zainteresować, bo temat pokoju i wojny, to co nam zagraża, jest ważniejszy niż to, kogo wystawia i Konfederacja w wyborach, prawyborach. To są ich wewnętrzne sprawy, a właściwie to jest show polityczne. Przed chwilą z kolegą rozmawiałem, bo staram się animozje, które są między działaczami albo liderami różnych grupek, koterii, zaprowadzić czas jakiegoś rozejmu, że kiedy grożą nam wszystkim, dosłownie wszystkim, tym dobrym, mądrzejszym, głupszym, ludziom moralnym i niemoralnym niebezpieczeństwo nawet utraty życia, no to jest śmieszne, żebyśmy się zajmowali, że ktoś komuś coś powiedział albo ten jest bardziej inteligentny od tego, jeszcze sprawy obyczajowe jakieś dochodzą. Mhm. To są po prostu rzeczy nieistotne. Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli i nie mam tutaj żadnych prywatnych teraz spraw, a można każdemu coś zarzucić, że każdemu, dosłownie, tak. Jak się coś szuka, to się coś znajdzie. Na ten czas zawieszenie broni najważniejszą sprawą jest sprawa pokoju, tak, bo ta utrzymania. Wojna faktycznie, ona wisi na włosku cały czas. Ale to jesteśmy jak w 1939 roku. No, niektórzy odpoczywali, balowali, stracili ten czas, zamiast zabezpieczyć się na czas wojny. Rządzący wiedzieli, bo przygotowali się do ewakuacji. Niedaleko stąd ryt śmigły załadował ciężarówki pełne antyków, bogactwa, które wywiózł. No, polskie złoto nie jest w Polsce. Na przykład, na przykład. Ja widziałem teraz kolumny pojazdów opancerzonych sunące na wschód, jak jechałem w Bieszczady. To się realnie, kochani, dzieje. Nie, ale raczej się będą ewakuować przez Okęcie albo wojskowe lotniska. Chyba, że już mają, zwłaszcza lokaty mają w bankach w Szwajcarii i tak dalej, ale to jest teraz analogia do 1939 roku. Czyli słuchajcie, rozkradli nas, zrobili po prostu burdel tutaj z prawem. Rozbroili,
rozbroili, bo nie mamy czym czego się bronić. I pytanie, jakie mają plany dalsze? Bo ja tak chciałem taką chronologię zrobić. Od kiedy ja mam taką działalność publiczną, to najpierw pamiętam, jak deregulowali prawo telekomunikacyjne. Widać było, że Sejm to jest kpina, bo lobbyści robią co chcą i się nie liczą z żadnymi głosami społecznymi. Później czyli robią ustawy pod konkretnego lobbystę. Czy właśnie lobbyści zorganizowali sobie giełdę nad głowami. Nad głowami. Zmienić dowolny przepis. Mam takie dziwne wrażenie, że nikt tam na dobrą sprawę nie pracuje nad projektami, tylko dostają gotowce. Masz takie wrażenie? Tak. Znaczy, ja przede wszystkim mam wrażenie, że nikt, kto chce dobrze dla Polski, nie ma dla niego miejsca w żadnej instytucji związanej z obecną biurokracją, z obecną administracją, rządem, ustrojem wręcz. To zaobserwowałem dokładnie, że każda osoba, która chce dobrze dla Polski, jest rugowana i nie ostaje się długo w takich miejscach, staje się persona non grata. I tutaj ten temat zasobów naturalnych. Ja cofnąłem się wczoraj do nagrań z tamtych lat. Mam tych nagrań akurat dosyć sporo. Mam tych nagrań sporo i pamiętam, jak się wypowiadał, czy pan Artur Wilk, czy pan inżynier Tytko. Krzysztof Tytko. Wielu działaczy się zmobilizowało. Były alternatywne wizje w ogóle polityki energetycznej. Geotermia. Nabil mówił mega ciekawe rzeczy o energii cieplnej, o parowych różnych wynalazkach, o zgazowaniu węgla. Ci ludzie, myślicie, że ktoś ich potrzebuje, że ktoś ich wziął na podkład, że Polska ich wykorzystuje? Nic. Ci ludzie są tutaj pod namiotem, ja chcę wam to zobrazować. Po 4 latach my dalej jesteśmy na ulicy dalej, a Konfederacja spija kolejne frukty i sięga po kolejne urzędy, po unijne stanowiska i teraz jeszcze mają czelność dalej udawać i tutaj robić tą całą hecę z prezydenturą. I to przekroczyło u mnie jakiś taki barometr poczucia, wiesz, przyzwoitości tych Mateusz, ludzi. Mam wrażenie, że mają nas za idiotów. Bo to, że jakiś gest wykona taki medialny, aktorski w stylu gaszenia menory. No. 18 lat tutaj menora była palona i nie było żadnego pana Brana, ale trzeba było zrobić coś spektakularnego, żeby odciągnąć uwagę. Ja wolałbym, żeby tej menory nie gasił, a zajął się projektami ustaw, które grożą w naszą suwerenność państwową, narodową, obronną i tak dalej. Show mnie nie interesuje. Słuchaj, ja pamiętam dokładnie moment, wczoraj go pokazałem. Siedzą wszyscy zainteresowani polskimi zasobami naturalnymi i w pewnym momencie poseł Braun mówi coś takiego. Wiecie co, ale ja mam takie sygnały, tutaj ktoś przeanalizował, że wy do końca nie wiecie, o czym mówicie i wy się chyba mylicie z tym wszystkim, z tą kopalnią, ale spokojnie, my zorganizujemy konferencję tam zaprosimy. I wyjaśnimy wam specjalistów. Zaprosimy z KGHM-u, wszystko my się zajmiemy. Mateusz, ile czasu minęło? I no czekamy 4 lata na tą konferencję. Kolejna sprawa Norymberga 2.0, bo wchodzimy w kolejną hecę, w którą też Konfederacja była zaangażowana. Norymberga 2.0, zbieramy dowody, zabijają ludzi, okradają budżet państwowy, ludobójstwo, przestępstwa. Zbieramy dowody, zbieramy pieniądze też na tą całą hecę z Norymbergą 2.0. Więc pytanie sprawdzam, gdzie jest Norymberga 2.0? Tak? W jakiej prokuraturze, jakie są działania teraz podejmowane? Bo mam wrażenie po prostu, że jest zagospodarowywanie tematów, niezadowolenia społecznego i absolutnie nic z tego nie wynika. I to byłoby jeszcze palicho, gdyby ci ludzie byli poza parlamentem i nie przytulali za tą swoją działalność, powiedzmy rzekomo antysystemową, milionów złotych. Z naszego budżetu. Z naszego budżetu. Nie wiem, czy ty orientujesz się, jakie są subwencje. Nie wiem, na ilu teraz sposób. Niestety awantura jest awantura. Jakbyś mógł pokazać, jak wygląda... Możemy pokazać awanturę, jasne. Jak wygląda dialog, bo tutaj ktoś krzyczy na naszych manifestantów. Znaczy... Mhm. Tak, tu zwłaszcza w nocy ludzie bardzo proszę, się bo awanturować. Przychodzą no i hazardowie, ludzie, którzy nie potrafią rozmawiać merytorycznie, ale dużo krzyczą. Tak, tu pani chce sobie zdjęcie zrobić? No. Bardzo proszę. Czy jest jakiś problem? Jest problem. Uważam, że jesteście przestępcami, bandytami i rosyjskimi agentami. Aha, proszę pana, jak można a nie oburza się pan na zbrodnie w Strefie Gazy, kiedy Żydzi mordują kobiety i dzieci? Proszę pana, oburzam się, co ma piernik do wiatraka. Ma, bo to jest ta sama wojna. Równo prawda, to nie jest ta sama wojna. To jest... Proszę pana, niech pan się nie denerwuje. O, widzi pan? Jadą ci, którzy odpowiadają za te wojny. Gówno prawda! Gówno prawda!
wy, jako ruscy agenci za tę wojnę odpowiadacie. A skąd panu przyszedł taki pomysł, że jesteśmy agentami ruskimi? No to skąd? Bo to wszędzie, to są treści, ale... które wszędzie są nadawane przez putinowską agenturę. Proszę pana, jeśli chcemy, jeśli chcemy pokoju, nie chcemy, żeby nasze dzieci jechały na Ukrainę przelewać krew nie naszej wojnie. Proszę pana, ma pan wnuka? Mam wnuka i jeżeli i trzeba, co? To będzie przelewał. Ale gdzie? Za kogo? Za Kołomojskiego? Za Żeleńskiego? Tak, za kogo? Za kogo? Za Ukrainę, tak! Za wolną Ukrainę. To pani robi. Pani chyba sobie... Bardzo proszę, rozmawiajmy. Ale to jest miejsce publiczne. Ale my filmujemy. No bo nie, no. Ale bardzo proszę, my jesteśmy w legalnym zgromadzeniu. To ja proszę bardzo. Na czym polega legalność tego zgromadzenia? Legalność polega, że zgodnie z prawem o zgromadzeniach zgłosiłem to do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. My jesteśmy jako stowarzyszenie, przynajmniej ja, Ruch Suwerenność Narodu, natomiast moi przyjaciele, koledzy są z różnych... Widzimy, skąd pani chyba jest. Nie, z różnych stron. Ja wzięłam nie, bardzo dobrze, proszę pani. Z różnych stron, bo pani mnie nie słucha. Z różnych organizacji zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są przeciwko wojnie. Przestańmy tego pytania. O, proszę pani, no nie jestem poziom. Pan sobie zdaje sprawę z tego, pamięta pan, jakie były, Uwaga, bo tu jest ścieżka rowerowa, słuchajcie, nie chcę was narażać. Pamięta pan, jakie były skutki kunktatorstwa i pacyfizmu w Europie Zachodniej przed 1939 rokiem? Pamięta pan? Myśmy za to krwią zapłacili. No właśnie, proszę pana, właśnie czy za takie my mamy... jak wy. Ale to znaczy, mamy brać udział w wojnie? Mamy brać udział w nie naszej wojnie? Proszę pana. Ale oczywiście, no wojny nie ma nasza, nie nasza. Jesteśmy wszyscy ludźmi. Jest, jeśli ktoś nas napadł. Gówno taka, nie, gówno prawda. To niech pan wszyscy wnuka namówi ludźmi. Na wojnę. Niech jedzie ale pana wnuk. Póki co jest za mało. Aha, przepraszam. Proszę pana, trzeba każdego życia chronić i nie, ale nie można rozmawiać... chronić trzech żyć poświęcając tysiąc. Proszę pana, czy nie można przez rozmowy pokojowe doprowadzić do... Nie można. No ale nie dlaczego można, nie? Jeżeli wy podobne treści no, tutaj... nie chcemy wojny z Rosją. Proszę pana, czy to pana jakoś... Nie chcemy wojny z Rosją? No właśnie nie chcemy. Kto napada? Rosja napada, nie Proszę pana, chcę przypomnieć, że Majdan był sfinansowany od początku do końca. Nie, pan przestanie pierdolić, bo mnie cholera jasna. Nie, ale proszę pana, bo pan ma informacje... Ale skąd ma pan te informacje? Pan ma informacje prosto z rosyjskiej ambasady. Nie, mamy z Al Jazeery, mamy z całego świata. Proszę pana, sprawdzone mamy... Sławomir Andrzej Zakrzewski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. Proszę pana, niech pan się nie denerwuje. Nie jest żadna suwerenność, proszę pana, proszę nie chcę pana mieć na sumie, bo pan się denerwuje, ciśnienie skacze. Oczywiście, że się skacze. Ja całe życie poświęciłem walce z komuną. Nie po to, żeby takie ubliżające ale... moim braciom z Ukrainy treści tutaj. Czyli panu jest bliższa Ukraina, rozumiem. Bliższa jakieś... od czego? No od Polaków, którzy... Nie jest bliższa, dobrze. Jest bratnim narodem. A w którym miejscu? Ale w którym miejscu? Proszę pana, a zna pan... Czytał pan Potop? Tak, oczywiście. To co tam Kisiel powiedział do Wiśniowieckiego? Dobrze, a proszę pana, co tam powiedział? Czy Chmielnicki był naszym bohaterem? No, czy Chmielnicki był naszym bohaterem narodowym, czy kimś, kto wystąpił nielojalnie wobec naszego króla Jana Kazimierza? Pan opowie mi. I jak to się stało, że tyle razy Ukraińcy nas wymordowali, wyrżnęli? I oni są dla pana braćmi, tak? Oni... Tak, w tej chwili są moimi. Proszę pana, a w Powstaniu Warszawskim pan nie wie, jak się zasłużyli w mordowaniu pacyfikowaniu ludności Warszawy, zwłaszcza w Rzezi Woli? Wiem. No to jak do tego podejść? Wiem, ale to nie to byli renegaci. Ale dzisiaj, proszę pana, dzisiaj odnoszą się do tradycji Stepana Bandery. Pan na pewno... ale odnawiają pomniki na nowo. Nieprawda. To są rzeczy, które trzeba wyjaśnić między politykami i historykami. No ale to nie upoważnia do takich powieść treści, że ma pan. Zobacz pan, co tu zrobi. Ale to nie nasza... to nie jest co nasz jest pomysł. Za... Proszę pana. Ale co to znaczy? Proszę pana, tutaj mam... Wy to wywieszacie, to jest nasz pomysł. Proszę pana, mam tutaj autora. Krzysztof Baliński był ambasadorem w Syrii. On opisał i tutaj w tej książce podał wypowiedzi ambasadorem Rzeczpospolitej. Kiedy? W latach 2000... No już nie zaraz panu powiem.
Już panu mówię, jeśli pan jest zainteresowany. 91-94. Był ambasadorem w Syrii i Jordanii. Proszę pana, on na podstawie wypowiedzi Kissingera, Brzezińskiego, Kołomojskich wypowiedział się, Sorosza, że chcą stworzyć na terenie Ukrainy judeopolonię. O rany boskie, wie pan, że no... Ale no, ale to nie ja. Pojebało pana, nie. Dobrze, dobrze, bardzo przepraszam. Proszę zrobić zdjęcie na podstawie tej książki. Bardzo proszę. To jest Krzysztof Baliński, ambasador widzicie, pana. Taka tutaj bardzo proszę, zapoznajcie jest. Się, bo my się opieramy tak na tych źródłach. Kulturalny dialog. Tutaj dzwonią gdzieś po jakichś służbach. Właśnie dobrze. Tą książkę chciałem też pokazać. O, no właśnie. Ja oglądam czasami Balińskiego, on takie mocne materiały zrobił. Siadajmy z powrotem, już chyba nie będą się tutaj awanturować. Proszę się nie denerwować, my nie chcemy awantury. Więc emocje... No co chwila mamy różne... Ja nie rozumiem, skąd te emocje, bo tam, nie wiem, napis to nie nasza wojna, jak to może powodować? No, że nie chcemy, że... nie chcemy wojny z Rosją. No jeśli człowiek... Co w tym jest oburzające? Ja nie jestem w stanie zrozumieć. To jest tak zwana choroba na Moskala, fobia, ale to jest od kilkuset... Bardzo poważna choroba umysłowa i ona się roznosi drogą medialną. To jest taki wirus, drogą medialną się roznosi. Tak jak są robić i homoseksualni. Ale ja też byłem wychowany, bo ktoś to kult Piłsudskiego czci, no to musi być antyrosyjski, krótko mówiąc, tak to wygląda. Ale to są poboczne tematy, no ale mówię, polecam tę książkę, opieramy się niej w naszych hasłach, choćby na transparentach. To jest bardzo dobry tytuł. Czy Polska będzie Palestyną Europy? Polska czy Ukropolin? Jak ty to rozumiesz? Rozumiem to tak, że to projekt wdrożają projekt, stary projekt sprzed 100, dokładnie 10 lat, bo w 1914 roku do Niemców, dokładnie do przywódców niemieckich, do Kaisera, do Wilhelma, zgłosili się Żydzi z gminy żydowskiej, zaproponowali współpracę, że sfinansują wojnę, pierwszą wojnę światową, armię pruską, jeśli na terenie Polski i Ukrainy powstanie twór pod tytułem Judeopolonia. To był pierwszy pomysł. No i finansowali Adolfa, wspierali, przepraszam, nie Adolfa, tylko wtedy jeszcze Kaisera, Niemcy kajzerowskie. I w tej wojnie Niemcy się wykrwawili, kryzys gospodarczy i tak dalej. I później znowu Hitlera. Niemcy nie byli zainteresowani. Nad planem podboju ziem wschodnich stanął plan żydowski. I teraz powtarza się historia z tą judeopolonią. 20 lat temu Kissinger i Brzeziński mówili o projekcie niebiańskiej Jerozolimy, żeby przenieść Żydów z Izraela. Ja się wcale nie dziwię, bo co to jest, że taki projekt w ogóle ma miejsce? Ponieważ Izrael to są na dobrą sprawę ziemie, państwo wielkości dwóch naszych województw polskich i a coraz więcej Żydów przybywa, mają duże ambicje, mają duże środki materialne, bo Stany Zjednoczone, prawie jak kolonia żydowska, wspiera ten kraik, bo by nie dali rady z Arabami, z żywiołem arabskim, by nie utrzymali się tam roku czasu, gdyby nie mieli wsparcia właśnie z tej wielkiej kolonii za oceanem. I co jeszcze doszło? Choroby, zwłaszcza serca u Żydów, które powoduje niedobór mikroelementów, pierwiastków, na przykład krzemu, różnych tych, które są w wodzie. Mają wodę odsalaną, która nie ma tych mikroelementów, chorują i potrzebują wody, a najcudowniejsze, najwspanialsze tereny, można powiedzieć, pod względem rozwoju człowieka są na Ukrainie. Czarnoziemy, ziemia do uprawy. No co tam, w Palestynie, w Izraelu są piachy,
No co tam można hodować? Pomarańcze. Czy ty masz kontakt z panem Barińskim? Bardzo bym chciał nawiązać kontakt z panem ambasadorem, prosić go, żeby się tutaj wypowiedział. No bo on jednak zna się na tych kwestiach. To znaczy on to pozbierał, bo to nie jest nic nowego. Pan ambasador korzysta z źródeł... No to jest człowiek tak, doświadczony. Na poziomie, który tam tak, bywał. Ranga by naszego spotkania byłaby inna, gdyby swoim autorytetem, bo nie wysyła się na placówkę dyplomatyczną. I on mówi to, co mniej więcej to się pokrywa, to co on pisze z tym, co ty... Tak, ja korzystam, z tych samych źródeł korzystam. Z tym, że on jeszcze dodatkowe to doświadczenie miał w placówce zagranicznej. I tutaj można powiedzieć, że właściwy człowiek był na właściwym stanowisku. Czy to nie jest jakiś wymysł, człowiek, wiesz, który... to jest jakaś fake news? Nie, ale i bez jakiegoś zadęcia takiego, a my pokażemy, że nie, to są ich plany, pomysły. Też bo Rzymagok jest taka strona, twierdzi, że projekt Niebiańska Jerozolima, że to jest jakiś... Nie, bo oni... To tak jakbym... No oni nie wszystko mogą powiedzieć otwarcie, ale dają znać swoim ludziom i tylko inteligentni ludzie wyłapują, co jest prawdziwe, bo trzeba bajki różne tam, dodatki typu jakichś mitów religijnych, bo tak jak wymyślili sobie religię Holokaustu, nieopartą na faktach, że choćby te... ktoś techniczny... Nie śmiej kwestionować najświętszego dogmatu 6 milionów. Tak, nie wolno mi, bo będę siedział w więzieniu, tak jak wielu siedziało. Natomiast ktoś, kto jest techniczny, wiesz? Ale ja myślę, że oni bardzo mocno zaniżeli. Ja myślę, że było przynajmniej 6 bilionów. Okay? Dobrze, ale nie będziemy Polacy kpić. Polerowali tory, żeby pociągi się Mateusz, przyjechały. Żebyśmy nie poszli tym torem, bo nie wolno sobie lekceważyć żadnego życia. I nie... ale tak nie kłamać historycznie? Nie, bo to tak jest robić w świat bambuko interes, cały? Nie, tu chodzi o to, że na tej krwi ale robią biznes. Prawdy? Tak, kosztem prawdy, ale nie. To należy piętnować, moim zdaniem. Na krwi swoich rodaków robią biznes. Robią religię. To jest patrzywe. I to jest obrzydliwe, bo ja w mojej rodzinie ukrywało się Żydów i to z narażeniem własnego życia. Tego się żaden Żyd w drugą stronę tego nie robił. Goja nie ukrywał żaden Żyd narażając swojego życia. Natomiast my to robiliśmy, ale żeby było jeszcze ciekawiej, my ukrywaliśmy Żydów przed innymi Żydami, żeby ich nie zamordowali, no. Nie złapali. W samej Warszawie Gestapo żydowskie miało 6 tysięcy agentów pochodzenia żydowskiego. To byli właśnie ci szmalcownicy, tak zwani. Ale to są szczegóły. Ja mam wrażenie, że polityków, którzy mają śmiałość, odwagę stanąć w prawdzie i to powiedzieć, nie ma za wielu. Ale jest trochę nawet i Żydów takich otwarcie, ale zostali na przykład zamordowani. Pan mówię teraz, tak jakbyśmy poszli na wiejską, zrobili sądę wśród osób, które stamtąd wychodzą na ten temat. Tak. Nie, to oni się boją tego tematu, bo no żeby, się. Nie, czemu się żeby boją? Im nie przypiąć kogo się boją? Łatki, no tych, którzy im płacą, no, którzy im gwarantują. A to oni pracują dla Polaków, dla nas, nie. Czy dla... Mateusz, pobrali kredyty w żydowskich bankach, dostali możliwość robienia kariery, zainwestowali w nich kampanie wyborcze. Tak jak zobaczcie, kto zostaje kongresmenem w Stanach Zjednoczonych? Powiecie mi, czy zwykły robotnik tam z fabryki, czy z supermarketu, gdzie na kasie pracuje, czy on może zostać politykiem w Stanach Zjednoczonych? Nie może, bo jest bariera finansowa, żeby się dostać. Kampania kosztuje co najmniej na jednego kandydata, żeby został kongresmenem, o kilka milionów dolarów. Mhm. Kogo stać? Dobierają sobie ludzi i to wielkie firmy, konsorcja sobie wybierają takich ludzi, których lansują, którzy będą reprezentować ich interesy. To są lobbyści. W Polsce jest to samo. Robi się to samo. No. Tylko przez i mit, że nasz Lech Wałęsa, robotnik ze Stoczni Gdańskiej, został prezydentem Polski, że to się może wydarzyć. Wiesz, ale niektórzy uważają, że właśnie ta prawda o wpływach kulturowych, takich też medialnych, wiadomej nacji, że mają, są osoby, które o tym mówią i obnażają tą prawdę. Czy ty uważasz, że ta prawda została obnażona? W miarę ta okolica chanukowa została odsłonięta we właściwej skali? Nie, ktoś, kto się nie interesuje polityką, to nie ma o tym pojęcia, bo no, uciekając od polityki, ucieka się od odpowiedzialności za swoje losy, a później się tylko płacze, że dlaczego mnie to spotkało, dlaczego jestem okradziony i dlaczego taki jest drogie życie w Polsce. Czego by się nie dotknąć, wszystko jest polityką. Znaczy, ja bym chciał cię dopytać konkretnie o Grzegorza Brauna. Czy on jako publicysta, jako polityk, reżyser, czy on pokazuje właściwe aspekty wpływów żydowskich w Polsce? Nie. Uważam, że jest fałszywą flagą.
jest dobrze wykształcony w tym względzie. On został delegowany do środowisk katolickich, żeby tutaj tworzyć, jakby zastępować polską elitę katolicką narodową. I tak robią od wieków. Tworzą nam fałszywe mity, fałszywych bohaterów. Dlaczego tylko jednego takiego? Nie, akurat on ma... to jest kontynuacja. Cały ród praktycznie Braunów należy do masonerii. Proszę popatrzeć po Jerzym Braunie, karierze Jerzego Brauna przed II wojną światową. W czasie II wojny światowej tworzył na przykład Unię, masońską organizację niby walki zbrojnej i tak dalej, ale przed wojną tworzył już harcerstwo, był oddelegowany do harcerstwa polskiego. Wykształceni ludzie w kierunku artystycznym, filmowym, związani z tym biznesem. To są mniej więcej tak. Pewne rody są oddelegowane, jedne do kościoła, drudzy do polityki, tak do finansów, do czego podzielili się strefami wpływu. Taka rzecz, bo ale co ciekawe, bo to jest bardzo ciekawa rodzina. Jerzy Braun między innymi miał wpływ na karierę naszego Wojtyły, późniejszego świętego, z którego zrobiono świętego medialnego. Tak, to jest akurat znany fakt. Znaczy. No, niekoniecznie. Jerzy Braun wprowadzał w Teatrze Rapsodycznym w Krakowie Wojtyłę w kabałę, krótko mówiąc, do tego teatru. Znali się doskonale i później jakoś dziwnie Wojtyła mu się odwdzięczył, że go ściągnął na Sobór Watykański II, gdzie Jerzy Braun, stryjeczny bodajże tam wuj naszego Grzegorza Brauna, był ekspertem od spraw liturgii. Powywracali nam liturgię do góry nogami. To ciekawe, że Grzegorz Braun jakby nie wspomina takich nie wpływów może. Swoich, ale tak. Przecież to chyba mógłby się tym chwalić, tak? Skoro wiesz co? Jego przodkowie, nawet bliscy, tak wysoko mieli wpływy. Niedawno jego ojciec wrócił z Nowego Jorku i opowiada takie historie, że był prześladowany, ale z jego wywiadu wynika, że był dyrektorem dwóch teatrów w Polsce, we Wrocławiu, w Lublinie. Powiedz mi, w określonym czasie, ale że musiał z kraju uciekać z Polski, żeby był taki prześladowany. Słuchajcie, no nie zostaje się dyrektorem w Polsce, nie robi się takich karier. Zwykły Kowalski by nie dostał, choćby był super zdolnym człowiekiem. Był pewien klucz, partyjny albo rasowy. To była bardzo duża wrzutka, która jakby miała raz na zawsze zakopać wszelkie pogłoski o żydowskich korzeniach pana Grzegorza Brauna i to był chyba właśnie przy tego ale ja bym się nie wstydził. Bardzo długi artykuł, Mateusz, właśnie, który powiedz mi. Wyjaśniał jego pochodzenie. Tak. Mateusz, krótka sprawa. Czytałeś ten artykuł? Nie czytałem i fajnie by było, żeby on o swojej rodzinie opowiedział, na jakich zasadach, tylko nie mit, haggadę, tylko jasne. Jestem z rodziny żydowskiej, czuję się Polakiem, to i to zrobiłem. Natomiast to, co my zaobserwowaliśmy, to jest show w stylu Hollywood, bo to, jaką szopkę nam zrobił choćby na tej komisji. Szopkę z tą, z menorą, z gaśnicą. Słuchaj, to jest show, to jest dobrym reżyserem. Jest, tak jak Wojtyła był dobrym aktorem i udawał nam papieża wielkiego Polaka. Bardzo dobry aktor. Miliony ludzi zwodził w ten sposób. Reagan, z którego zrobili prezydenta, też aktor. Gorszy od Wojtyły, ale razem się dobrze. Ja osobiście ci muszę jakby w pewnym sensie zaufać, bo ja też jakby widząc te obrazki się nabieram i powiem ci, że zrobiłem ankietę wśród swoich widzów, komu ufają. Dałem tam kilka osób, między innymi Grzegorza Brauna i okazuje się, że to człowiek, któremu ufa 70% tych ludzi, którzy są, powiedzmy, antysystemowi. Tak, tylko że brakuje im pewnego doświadczenia i informacji, bo na tym, co... bo tworzy się legendy. Jeszcze jedną rzecz ci powiem, dlaczego to mnie tak uderza. No. Bo ten człowiek, ja nie znam jego historii, nie potrafię rozpoznawać Żydów, masonów, nie potrafię, ale to, że ja widzę, że on od 4 lat uwiarygadnia frakcję, która dyma 1 400 000 Polaków... Bo stara się używać słowa oszukuje, krótko mówiąc. Ja już wczoraj powiedziałem dyma poniosłem, więc już dalej utrzymuję to, bo jednak uważam, że to jest gorsze niż ci, którzy grają z tymi oszustami, z popisu, to jest jedna sprawa, ale ci trochę patriotyczni Polacy, troszkę bardziej świadomi, są tak robieni przez tych ludzi w ciula i gdyby nie Braun, to by nie było możliwe, bo on jest jedynym człowiekiem, który ma jakąkolwiek wiarygodność. Tak, bo ładny film o Gierszfałdzie nagrał i szczęść Boże I zrobił Hanukę i on przedłuża ich, że tak powiem, żywot. Żałosną hucpę związaną z żywot, wręcz żywot, mając w tym konkretny interes i to mi się bardzo nie podoba w tym człowieku. Mateusz, zwróć uwagę, że on nie jest samodzielny. To nie jest tak, że możesz sobie pozwolić samodzielnie coś powiedzieć. Dostaje
jest scenariusz i musi według niego jako aktor grać. Tak, ja ci przerwałem. Jest w układzie, pamiętaj, jak jesteś w rodzie, a ten ród jest już też w pewnym układzie. I oni nie mogą. Dostają zlecenie, że mają grać taką rolę. Ale ma z tego jakieś pieniądze? Słuchaj, co on z tego ma? Przepraszam, no jest teraz w Europarlamencie, no to ale zobaczę. Wcześniej. No wydaje się, że nie był jakiś mega majętny człowiek. Spokojnie, no jeśli stać ich na... Nie patrzmy na oficjalne dochody. Mhm. Są jeszcze te, które dostają na konkretne zlecenia. Jak myślisz? Za załatwienie koncesji na wydobycie miedzi na terenie Polski. Słuchaj, uważam, że do końca życia już ci ludzie mogliby nie pracować, gdyby dostali promil tego, co koncernom dały. Tak. Myślę, że Winnicki na Bahamach mógłby siedzieć po tej jednej akcji. Patrzę po różnych akcjach. Oni są odwoływani, oni są teraz potrzebni do jakiejś konkretnej akcji, dopóki im ludzie wierzą. Mhm. Tubylcy, dopóki im wierzą. Nie? Ale za chwilę się skończy ich kariera i muszą być w jakiś sposób zabezpieczeni na życie dalsze. Nie? Dostają zlecenia i to jest aktorstwo. Dlaczego nie nabierajmy się? Patrzmy po efektach. No jak można głosować ustawę razem z posłami PiS-u antypolską o zmianie prawa górniczego i geologicznego? Zwłaszcza, że robiliśmy wszystko, żeby oni się o tym dowiedzieli. Wiedzieli, robili to z premedytacją. Tobiasz ich nagabydywał na każdym kroku, im o tym mówił. Zadałem pytanie Braunowi na tej komisji, czy nie mogliście zatrudnić jakichś prawników. Dlaczego z nimi głosowaliśmy? No to co mówiłeś, że on zwoła komisję, nam to wytłumaczy, bo my tego nie rozumiemy. Nie, fikcja. Ani komisji nie zwołał, ani się nie wytłumaczył. Tak samo mieli w ogóle zrobić wielki ruch uwłaszczenia Polaków przecież. Cieszę się. O, pan prezydent ma okazję zobaczyć nasze miasteczko. Bardzo dobrze. Właśnie dzisiaj może poruszenie. Ten premier Modi zajrzy też. Tak, prezydent Indii jest w BRICS-ie, przypomnę. Bardzo żałośnie polskie kundle przy nim wyglądają. To znaczy, nie obrażajmy ich. To na moje konto. To znaczy, jest tak, że nie... Są, tu nie mają ludzie swojej twarzy, to są tylko aktorzy, wynajęci do jakiejś sztuki. Słuchaj, na konkretny angaż za jakąś garzę. I oni się kończą. On nic z siebie nie może dodać, on musi czekać na instrukcję. On wie, odtąd dotąd może sobie pozwolić. Tylko to jest gra. Czy dlatego jeszcze czeka, czy będzie kandydował na prezydenta, czy nie? Tak, jeszcze nie. Tak, nie ma mowy o samodzielności, suwerenności. Słuchaj, już ten człowiek biedny na ulicy, bezdomny, ma większą suwerenność w sobie. Powiedz mi, taki Mentzen, polityk. Czy on jeszcze o czymkolwiek decyduje, czy już jest tyle haków nie, na niego, że... Nie, są co chwila wyciągani tacy elokwentni ludzie, którzy są prawie jakby po obróbce MK Ultra. Wiesz, oni całe sekwencje wygłaszają, te rady, ale nic z tego nie wynika, bo za tym nie idzie działanie, bo jak ja jestem świadomy, to w miarę swoich możliwości tworzę jakąś organizację, dobijam się o to. A tu jest tylko, mam rzucić pewne hasła, nic tak, tego nic, nic, skupić ludzi nic się nie i żeby para w gwizdek poszła. Słuchaj, ja tak na chłopski rozum, ja też moim widzom chcę wytłumaczyć, że ja parę razy uczestniczyłem w takich akcjach aktywistycznych. Widziałem, jak ludzie pracują, jeżdżą tu na ksero, tu poproszą prawnika z tego miasta, coś im przygotował. Po kosztach 10, 50 zł ktoś komuś da zabrać, to jest wszystko. I później sobie myślę, kurwa, i tyle zrobiliśmy. Dało się na przykład powstrzymać jakąś ustawę, chociaż w Senacie. Poblokować. Tego typu działalnością. I teraz myślę, tych gościach, kurwa, ich jest kilkadziesiąt. Tak. W całej Polsce mają tysiące ludzi. Tak. Mają budżet partyjny, pieniądze. Setki tysięcy tych miesięcznie. Gdzie jest ich działanie? Poczekaj, z budżetu ile idzie na Konfederację? No, ja około 10 milionów? Łącznie około 20 paru milionów. 20 paru milionów na rok. Na rok. Nie. A, nie na kadencję. Na rok chyba 7 milionów. Aha, na rok 7 milionów. Ledwie. 6, no dobrze, 7 milionów. No to na biura im starczy, na sekretarki, na sprzęt i tak dalej. Czyli mogliby organizować takich miasteczek codziennie więcej pod każdym ministerstwem, ale... Ale oni by dali cynk swoim ludziom w terenie, żeby przyszli chociaż. Ale tak, ale daliby... A nie tylko zbierać podpisy na kampanię. Opracowaliby, że tak powiem, stworzyliby medium, które by nadawało, zbierali materiały, mogliby zatrudniać ekspertów, ludzi wykształconych, nawiązywać kontakty zagraniczne, jakie są inne wzorce, bo przecież... Lobować przeciwko WHO, przeciwko, wiecie, cenzurze, koncernom, korporacjom. Dostali oni zlecenie, ludzi, żeby robić. Para w gwizdek szła nadal i będą takie tanie... Oni biorą pieniądze absolutnie za nic, za wygłaszanie frazesów na pseudokonferencjach prasowych, gdzie te kamery w ogóle nie nadają w świat. Ludziom się tylko wydaje, że kogokolwiek to obchodzi. Robią. Oni są od czasu do czasu wystąpią na wielce oburzeni na konferencji i na tym się kończy ich praca z tego, co zrobią. Ewentualnie gwiazdorzy typu wiadomo kto napiszą dużo interpelacji, z których też absolutnie nic wynika. Nie będą walczyć ani
stanie trochę albo, więcej poza tymi pozorami. Albo wygłosi z mównicy sejmowej, jak ze sceny teatralnej, wygłosi jakąś sekwencję przygotowaną. I tu się walka kończy, kochani. Musimy to zrozumieć. Tak. To jest teatr. Teatr polityczny i aktorzy, którzy grają według scenariusza. Gdybym tego na własne oczy nie zobaczył, to bym nie uwierzył. Gdybym to tam było nie, bardzo nie widział, cenne. Nie próbował dotrzeć do tych ludzi. Byliśmy na tych konferencjach, zmuszaliśmy Brauna. Sam 10 lat temu na konwencji wyborczej Grzegorza Brauna zapytałem go na zakończenie, kiedy już stracił czujność, naiwnie jak prosty Kowalski, spytałem go o 4 rzeczy dla nas bardzo istotne. Między innymi stosunek do złotówki, stosunek do Rosji, stosunek do masonerii, jeszcze o sprawie religijnej. I na wszystkie te pytania odpowiedział jak typowy Chazar. Po pierwsze, spytałem go o złotówkę, czy jako prezydent Polski, czy by wspierał złotego. On powiedział, że nie, bo jest wolnościowych poglądów, że on by wspierał waluty lokalne. Słuchajcie, waluta złotego jako narodowa waluta jest gwarantem suwerenności. Nie ma tu dyskusji. Następnie, stosunek jego do masonerii. Jeśli by został prezydentem Polski, czy by zdelegalizował masonerię w Polsce, tak jak zrobił to dekretem Mościcki w 1938 roku. Też mason, ale przynajmniej oficjalnie zdelegalizował. Wyobraźcie sobie, powiedział, że nie, jest wolnościowych poglądów, on takie związki towarzyskie, jest za tym, żeby się zrzeszać w takich związkach towarzyskich, masoneria, tylko żeby dali znać, jeśli by zajęli jakieś funkcje w państwie, że do tego należą. Żeby nie było podwójnej lojalności. No i trzecia sprawa, spytałem go, dlaczego pan oświadczył na jednym ze spotkań, że Rosja jest dla Polski zagrożeniem, a dla pana nie? Taka była odpowiedź. Tak jak tutaj mnie ten pan... Tak, dla mnie nie jest Rosja zagrożeniem, tylko światowe żydostwo, które się przenosi na Ukrainę, rozkradli Ukrainę i Ukraińcy są zagrożeniem, ci, którzy odnoszą się do tradycji banderowskiej. Mhm. Są największym obecnie zagrożeniem. Nie inni emigranci. I proszę, odsyłam sprzed 10 lat mój wywiad z Grzegorzem Braunem na jego konwencji wyborczej w Bibliotece Rolniczej. To jest, nie pamiętam, 2014 rok, nie, chyba tak, Lawina, wywiad Grzegorza Brauna dla Sławomira Zakrzewskiego. Powinno to jeszcze być, jeśli cenzura nie zdjęła. Tak, tak. Bez nienawiści, bez złości. Ale wyszło na to, że tak był zdenerwowany Grzegorz Braun, że dał się wprowadzić w nerwy, że wręcz policję chciał wzywać. Nieważne. To są, jego wypowiedzi świadczą o tym, że jeszcze był słabo chyba przeszkolony, teraz dają mu większą funkcję. To znaczy, jest tak, no bo to jest ciekawe, jaki on będzie miał stosunek... Ale to jest jeden z wielu, bo mamy Mencena, mamy Bosaka, mamy Brauna i stawiają ci, którzy idą. Nami... Tak, ci, którzy nami tutaj te służby wywiadowcze CIA i Mossadu szkolą następnych adeptów. No to osoba polityków. Typu Artur Bartoszewicz, kurde. O właśnie, następny królik z kapelusza. Jak chcecie się z tym panem spotkać, będzie miał właśnie kampanię wyborczą rozpoczętą, bo już o tym wiemy, że tak zwane Pisiory i frakcja ta solidarnościowa mają go wystawić i to mają ogłosić w sali BHP byłej stoczni, w ruinach stoczni gdańskiej, właśnie w Gdańsku, chyba 30 sierpnia. Miłej zabawy z kolejną szopką i z kolejnym czymś bohaterem. Garnuszek pisowy, tak? Tak, tak, z tego... Bo to wiesz, SGH, ja tam poczem on kilka ustaw pisał. Tak. Jakie media, Republika, Radio Maryja, tak, mniej więcej takie ale wiesz rejony. Co? No. Wtedy, kiedy nam covidozę, kiedy nam plandemię wprowadzali, to był najgorliwszym wykonawcem na uczelni. Nie wpuszczał studentów bez maski, szmaty na twarzy, bez kagańca. Jeśli student nie włożył kagańca, nie wszedł na zajęcia. Także wybaczcie, ale takiego człowieka nie należy na niego w ogóle brać pod uwagę poważnie. Dokładnie. Ja o tym cały czas mówię. Ja uważam, że kwestią papierkiem lakmusowym, czy ktoś jest pro życiu, w ogóle ktoś jest
akceptowalne, żeby rozważać jego pobyt w życiu publicznym, to jest stosunek do tej zbrodni, która miała miejsce w 2019 roku. Do tej operacji zbrodni, operacji socjotechniczno-gospodarczo-biologicznej. Tam kilka było interesów zrobionych. A jak ty uważasz, czy to faktycznie powinien być taki weryfikator dla nas? Jak najbardziej. Ja nawet jestem, mówię Panu Bogu, wdzięczny, że to przeżyłem, bo widziałem, na kogo mogę polegać. Jeśli robiliśmy, pamiętasz, manifestację, ilu ludzi do nas przychodziło, kto nas prześladował, kto nas nie wspał, na kogo liczyliśmy. Ja, jako katolik, liczyłem na hierarchię. A tu się okazało, że hierarchia kolaborowała z okupantem, czyli z naszym rządem. Brali pieniądze za to, dopuścili się zbrodni. Pamiętam jeszcze pismo Tobiasza do episkopatu, które w dwójkę doręczaliśmy tak, na biuro podawcze. Robiliśmy manifestację pod siedzibą Komisji Episkopatu, napuszczania nas policję. To dwa razy musieliśmy Także byliśmy szarpani z tej strony. Tak, w kościele przecież nawet chcieli wyciągnąć ludzi. Tak, wyciągali nas z terenu kościoła, czego nie było do tej pory. Nawet w stanie wojennym ZOMO nie wchodziło na teren kościoła. Tak. Albo księdza przecież w trakcie mszy, ale to inna sprawa. Tak, ale tutaj bierzemy... Kto się ujawnił w tym czasie? Także pamiętamy. Najgorsze, że widziałem, jak policjant razem z proboszczem sąsiedniej parafii, jacyś tacy po cywilu, po prostu wchodzili, proboszcz donosił na drugiego księdza i przyszedł z policją, żeby przerwać mu mszę. Rozumiecie? Bo ten nie zastosował środków higieny. Pseudohigieny, bo zresztą jak pan sam... Tacy ludzie są w kościele, to jest po prostu taka podłość. Jak pamiętasz, pan masakra. Sam minister chorób i śmierci, Łukasz Szumowina, stwierdził, minister chorób i śmierci stwierdził, że jednego tygodnia na konferencji, że maseczki nic nie dają, drugiego już, że są skuteczne. Następnie po nim następny minister, bo ten był za słaby, chorób i śmierci nam wprowadzał... Niedziela. Później sójka jakaś była... No wszystko razem, ale nie. I pseudonaukowcy, którzy to uwiarygadniali, plus episkopat, plus cały ten establishment. Mamy wrażenie, że znowu szykują nam podobną imprezę. Z tym, że ja bardzo dziękuję prezydentowi Federacji Rosyjskiej, że w ciągu kilku godzin operacji, specjalnej operacji na terenie Ukrainy, zlikwidował nam covidozę. Czyli można było. A w ogóle co to uważasz, że powinniśmy z tymi ludźmi zrobić, którzy brali udział? Powinni odpowiedzieć za znęcanie się, przepraszam, za zamykanie kościołów, za niedopuszczenie do sakramentów. Katolicy umierali bez sakramentów, bo taki rabin Gondecki czy inny Nycz czy Ryś blokował dostęp do księży, do sakramentów, do mszy świętej i tak dalej. No a politycy, sanitaryści... Oni brali olbrzymie pieniądze. Prezydenci miast... Brali za to pieniądze, są współodpowiedzialni zbrodni. Mhm. Nadprogramowo zmarło około oficjalnie 80 tysięcy w tym czasie i to nie z powodu zakażeń, tylko z braku dostępu do lekarzy. Nie można leczyć zawału na odległość. To jest jakieś chore. Czy będą rozliczenia, ale z kodeksu karnego, czy z międzynarodowego prawa? Ja myślę, że Trybunał powinien, bo to była operacja globalna. No. Te dyrektywy popłynęły do każdego zakątka świata, nawet w Nowej Zelandii, można powiedzieć. Nie można było się skryć przed tym, bo wszędzie byli wykonawcy tego planu. Zasięg globalny i ci przestępcy, tu nie chodzi tylko o producentów tych preparatów. Tu trzeba by było do tych, którzy żyją także i z broni biologicznej, jak i z broni konwencjonalnej, producentów amunicji, ale tych, którzy zarabiają na tym, czyli bankierów. Wracamy cały czas niestety do tej zwanej teorii spiskowej, a to jest odwieczna praktyka dziejów. Tylko odwracają, zwykle, od siebie uwagę. Tak, bo to była operacja, o której nam mówili już ładnych parę lat temu, nie wiem czy pamiętasz, bodajże w 2006 roku. I w produkcji filmowej w Hollywood to już widzieliśmy i wypowiadali się ludzie pracujący w tych firmach farmaceutycznych na niższym poziomie, że szykują nam coś takiego. No i wskazuje na to logika globalistów. Prezydent jedzie? Może premier tym razem, bo pan Duda pojechał chyba przed... Pan Duda, że tak powiem. W takim miejscu właśnie się spotkaliśmy. Jest to dzielnica rządowa, jadą do Urzędu chyba Rady Ministrów albo do Belwederu. Na przykład premier Słowacji. No tak, tu jest coś więcej.
Robert Fico. No zobaczmy, tak. To już premierów chyba. Nie, to jeszcze jest ambasador Indii, załoga Gromu, korpus dyplomatyczny. No tak to wygląda. Może to sam Modi jedzie gdzieś tutaj. No. Żeby widzieć, ja zapraszam do miasteczka panowie. Bo wiadomo. Słuchajcie, no jest sens, że premier Modi zobaczył. Zobacz, jaki niefar. Dwa razy czy trzeci raz już przejeżdżają koło naszego miasteczka. Nie zatrzymali się, ale może w internecie zapyta, któryś zapyta, a co tak. robią pod ambasadą amerykańską. Podajcie dalej, może premier Modi zobaczy. Tam bardzo proszę. Słuchaj, Robert Fico, bardzo mi ta postać zaimponowała, bo on mówi, że on rozliczy ludzi za COVID-a. Bardzo tam dobrze. Było też tych zgonów nadmiarowych trochę. Podziwiam człowieka, bo dopiero co by swoje poglądy przepłacił własnym życiem. I to nie była inscenizacja w stylu Hollywood. No nie. Jak wiecie, śmieję się, ponieważ Donald Trump jest bardzo blisko Hollywood. Aczkolwiek trochę ta jego ochrona podobnie mało skuteczna. No, no mało skuteczna. No jeśli godzinę wcześniej była informowana ochrona, że wchodzi młody człowiek z karabinem na dach, no to chyba coś nie tak. Ale to pomijam. Natomiast Fico uważam, że to był autentyczny zamach. Wątek jest ukraiński. I to, że ten premier Fico, przepraszam, już dał się poznać dużo wcześniej, że jest za polityką narodową, czyli dba o dobro swojego narodu słowackiego. Żadnej broni na Ukrainę, żadnej pomocy i polityka przeciwko tym zbrodniarzom, którzy chcieli z kraju wywołać fałszywą epidemię i których trzeba podać do sądu, znaczy przed sąd. Ma ciężką sytuację, ponieważ na Słowacji również panuje ta druga władza, czyli media. Media, które są w obcych rękach. Że co z tego, że nawet premierem zostaniesz, jak nie możesz swojej jakby władzy zaprezentować przed narodem, swoich dobrych pomysłów politycznych, skoro jesteś blokowany medialnie. Tak zwana czwarta władza. No czwarta, ja bym powiedział druga, bo pierwsza to są finanse, które finansują takich gwiazdorów medialnych, którzy mogą podskakiwać. Przykład naszego pana Hołowni, obecnie gwiazdy TVN-u, który robi karierę, teraz dostał posadę w parlamencie. Wszystko podobna kariera jak Zełenski, tylko no troszkę niżej wylądował chyba. Już chyba w tym castingu nie no ale to samo szkolenie. Co Zełenskiego łączy z panem Hołownią? Jeden i ten sam sponsor. Kołomoyski. Też oligarcha. Tak, Atlantic Council to coś z Kołomoyskim? Masz problem? Owszem. Kampania wyborcza pana Hołowni, słuchajcie, no dobry aktor, bo raz płacze, raz się śmieje, raz krzyczy, że wdepcze Putina w ziemię. No, chciałem to zobaczyć, natomiast ja go widziałem, jak się zachowywał na pewnym weselu. Byłem akurat na weselu jednego z pilotów dywizjonu eskadry, w której służy małżonka pana Hołowni i widziałem, jak on się zachowywał. Polak by się bawił, tańczył, pił, przede wszystkim tańczył, bawił. Natomiast było coś dziwnego. Ten pan Hołownia usiadł sobie w kącie i z jakimś innym, jakby to powiedzieć, mongoidalnym wyglądzie rozmawiał, całe wesele. Natomiast małżonka tańczyła, bawiła się z chłopakami ze eskadry, bo ma duży szacunek wśród kolegów, bo no, trzeba mieć jaja, że tak powiem, żeby latać na tej wysokości z takimi przeciążeniami, być poddanym takim przeciążeniom. Kto cokolwiek miał wspólnego z lotnictwem, wie, o czym mówię. Także już tam go osobiście poznałem. I patrząc na to, co wyprawia, że tu wdeptuje w ziemię, a tu prawdopodobnie małżonkę wyślę na front, bo on tak, jest niezdolny do tego. Roku. Nie, no, ale patrząc, to jest żałosne, ale to naprawdę się dzieje na naszych oczach. Ktoś taki zajmuje drugie miejsce w państwie, bo przecież marszałek Sejmu ma taką funkcję według konstytucji. Znaczy, że oni naprawdę robili w ten moment wszystko, żeby tak Polaków na tą wojnę odpowiednio nastawić. Uważam, że to aktorstwo było dosyć jednak marne. Ten Duda, który musiał podjąć
bardzo ważną decyzję. Mm-hmm. Nie wiem, czy to chodziło o wysadzenie Nord Streamu, czy o wysłanie polskich chłopaków na Duda wojnę. Duda wszystko zrobi, co... To jest tak groteskowe i śmieszne, tak, że żałosne. No. Pan Duda wszystko zrobi, co każe mu małżonka, tak wygląda. I mam takie wrażenie, że naszymi przywódcami narodu, że tak powiem w cudzysłowie, rządzą kobiety. Przykład, I marni aktorzy. Ale przykład pana ministra spraw zagranicznych, czyli obcych, pani Apfelbaum, myślę, że ma większe jaja od pana Radusia, bo wykazuje się większą wstrzemięźliwością, ale właściwie mówi jasno na temat, o co chodzi w tej polityce. Nie a powiedz mi tak konkretnie, jak ty myślisz, co to z tym Nord Streamem było tak naprawdę? Jest to prowokacja, myślę, że nasze w cudzysłowie. Ani Grom, z którego jest taki dumny pan Polko i inni, no jeden pan Petelicki chyba życie zakończył przez to. Widzę, chyba jest znany dziennikarz, nie wiem, czy go rozpoznajesz, lewicowy. To mi się tak wydaje coś. Tak, go nie poznaję, ale zaraz. Teraz bo chciałbym nawiązać kontakt z ludźmi inteligentnymi, którzy w ogóle chcą rozmawiać, ale zaraz nie plują. Tam podejść. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o Nord Stream, prowokacja przeciwko Rosji i gospodarce choćby Niemiec, bo największym beneficjentem Niemcy są, co tu dużo mówić, i reszta korzysta. Nord Stream. Tak, Nord Stream. Jest to dywersja gospodarcza. No. Co tu, a ze strony? No na pewno nie Rosjan, bo przecież narracje mieliśmy takie, że Rosjanie sami sobie wysadzili ten rurociąg. No ślad jest ukraiński i teren polski. Z tego co wiem, takie ośrodki dywersyjne jak Legionowo, dawniejsze Legionowo, Szkoła Policyjna w Szczytnie, Legionowo, Kiejkuty, są jeszcze inne ośrodki, gdzie szkoli się terrorystów na takie akcje jak na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Słuchaj, Sławku, nie wyczerpiemy dzisiaj wszystkich tematów. Nie, oczywiście, bardzo dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. Rozumiem, że tutaj musisz pilnować tego dobytku, tak, bo się dużo tutaj dzieje, a będziesz chciał jeszcze więcej w sobotę, tak, z tego co mówiłeś. Że... Bardzo, bardzo bym prosił o pomoc. Przy pilnowaniu tego miejsca, komu jest drogie, nie hasła, tylko wartości w postaci pokoju, tego, że chociaż w ten sposób wyrażamy swoją opinię zwykłych ludzi, Polaków, nie chcemy wojny. W sobotę szykują się bojówki, bo mam takie informacje, bojówki, które nawiązują do tradycji banderowskiej. W tym dniu, 24, obchodzą jakoby Dzień Niepodległości, co jest fikcją. Po uroczystościach, które mają być o godzinie 17:30, ich imprezie muzycznej, show, po jakichś tam imprezach po lokalach przyjdą do nas najpewniej, żeby zrobić jakąś akcję. Zresztą cały dzień zapraszam, całą sobotę. O 15:30 pod tablicą, która jest wmurowana na pałacyku, gdzie mieści się Towarzystwo Polonijne na krakowskim przedmieściu, odbędzie się okolicznościowa impreza przypominająca dokonania właśnie Ukrainy, Ukraińców, a zwłaszcza banderowców. No pięknie. A powiedz mi, jak można was wesprzeć, żeby ktoś z widzów chciał? Potrzebujemy jakąś kamerę. Nie wiem, nie znam się na technice. Powiedz mi, bo kamerę to ja nawet ci zobaczę. Mam kilka pomysłów. Natomiast osoba, która nas ogląda, nie wiem, z Anglii, tak, z Kanady, nie wiem, nie może tu fizycznie przyjść. Ale ma rodzinę tutaj. Niech zapraszamy przede wszystkim ludzi dobrej woli. Nie patrzymy na szyldy polityczne. Bardzo proszę, animozje wszelkie, tego lubię, a tego nie lubię, a tego mam za agenta. Nie, słuchajcie, ważna jest sprawa. Ludzi dobrej woli, dopóki jeszcze bomby nie lecą nam na głowę. Przyjdźcie tutaj w Aleje Ujazdowskie przed ambasadę amerykańską, która uosabia i właściwie jest przekaźnikiem, pan ambasador Mark Brzeziński jest przekaźnikiem tych prowojennych dyrektyw. Przez niego dowiemy się, o której godzinie nawet ma się co wydarzyć. Do tego stopnia jest to no niestety, źródło. To tylko nie są tylko wojenne, ale to są też dyrektywy dotyczące tej indoktrynacji. Tak, to są dyrektywy dotyczące zdrowia, WHO, te wszystkie kwestie. Tak, jeśli ktoś nie wierzy, powiedzcie mi kochani, czy ambasada w Stanów Zjednoczonych, czy normalna inna ambasada musi mieć kilkuset pracowników, kilkuset agentów wyszkolonych CIA i Mossadu? Co oni robią tutaj w Polsce? Znaczki pocztowe przyklejają do koper, do korespondencji dyplomatycznej. No, są po coś wyszkoleni. Co oni tu robią na terenie Polski?
No właśnie, jak ktoś nie jest właśnie agentem Mosadu, który ogląda mój filmik, ale to, niech sobie będzie, to daje łapkę w górę, udostępnia tak. nagranie. Ale niech sobie nie będzie. Aha, chciałbym powiedzieć, bo mam, będąc pod ambasadą, mam cały czas rozładowywany telefon, bo siedzą na moich kontaktach, na moich danych, które tam mam zgromadzone. Bardzo was proszę, chłopaki, przyjdzie czas tak zwane zmiany karty, że się karta odwróci tak zwana i będziecie szukać roboty. No i wtedy przyjdziecie do nas. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Mateusz. Do zobaczenia. Idę do roboty.